Państwa dzisiaj w Urzędzie Miasta. Jest słodko, bo dzisiaj pusty czwartek, ale jest nam podwójnie miło, ponieważ mamy nowonarodzone dziecko, które przed Państwem. Przed Państwem Fiszka, o której chcielibyśmy razem z redaktorem naczelną i z wydawcą dzisiaj Państwu opowiedzieć. Na samym początku poproszę o głos człowieka, który bardzo mocno kibicował całemu wydarzeniu. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa oczywiście bardzo, bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu, które doprowadziło, albo inaczej, spotkanie, które jest efektem pewnych zamierzeń, koncepcji, które od jakiegoś czasu rodziły się w naszych głowach. Dzisiaj przedstawiam Państwu finał całej tej historii. Drodzy Państwo, jest tak, że w mieście funkcjonuje kilka tytułów. To, co z miastem związane od najdawniejszych czasów, czyli Gazeta Rybnicka, to wydawnictwo, które ma swój określony charakter, kształt i formę, która, jak okazuje się, nie do końca jest do powodzenia albo do przyjęcia przez wszystkich mieszkańców. W związku z tym, że Gazeta Rybnicka ma charakter przede wszystkim kronikarski i grono odbiorców to ludzie najczęściej dorośli i starsi, postanowiliśmy wyjść z ofertą do młodszych mieszkańców naszego miasta, czyli do ludzi związanych ze szkołami średnimi, z czasem, kiedy studiują. No i powiedzmy sobie w największym skrócie, są taką trochę starszą młodzieżą, czyli do około 20-30+. Narodził się pomysł, zrodziła się Fiszka. Jest to wydawnictwo nowe, świeże. Nie chcę powiedzieć, że eksperyment, bo jakby istnienie tego wydawnictwa zostało przesądzone. Będziemy pilnie obserwować, jak będzie schodzić, mówiąc wprost, na mieście. Czy będzie się podobać? Jeżeli tak, pójdziemy w kierunku zwiększenia objętości, tak aby więcej treści można było w tej gazecie zawrzeć. Po pierwsze, chodzi o to, aby przygotować ofertę dla ludzi młodych. Po drugie, aby doprowadzić do sytuacji takiej, w której oferta, z którą młodzi ludzie będą się spotykać co miesiąc, była pewną zapowiedzią wydarzeń, które dopiero będą miały miejsce. Zależy nam na tym, żeby oprócz tego, że pojawią się różnego rodzaju lekkie, ale czasami również i głębsze treści, w nieco bardziej artystycznej formie przedstawione, przekazywać również informacje na temat tego, co w najbliższym czasie, w perspektywie miesiąca czy dwóch miesięcy w mieście w szeroko rozumianej kulturze będzie się działo. Bo tego trochę młodym ludziom brakuje. Jesteśmy po konsultacjach z młodymi ludźmi, uczniami szkół średnich, studentami, ale myślę, że o tym szczegółach już powiedzą Pani. Ja na samym początku chciałam zapytać Panią redaktor naczelną Katarzynę Chwal-Brunerczyk o to, skąd wzięła się nazwa w ogóle Fiszki i o tym, jak to dziecko się rodziło. Dzień dobry. Skąd się wzięła Fiszka? No, jeśli chodzi o słowo Fisz, no to wiadomo, konotacje są oczywiste. Jesteśmy w Rybniku, pismo ma charakter miejski, a jeżeli chodzi o dodatek K, czyli Fiszkę, no wiadomo, Fiszka to jest mała karteczka, na której zapisujemy najważniejsze informacje. Właśnie chodzi o to, żeby ona była takim przewodnikiem, takim magazynem, w którym każda osoba, która po nią sięgnie, znajdzie informacje na temat imprez, na temat wydarzeń kulturalnych, które dzieją się w naszym mieście. I tak najkrócej, no Fiszka też jest bardzo malutka. Jest bardzo poręczna. Chcieliśmy przede wszystkim, bo ona po prostu była poręczna. Dlatego, że będzie to magazyn bezpłatny, którego głównym zadaniem jest to, żeby ludzie po pierwsze do niego sięgali, po drugie, żeby go brali ze sobą. I jaki będzie nakład? 1500 egzemplarzy. A wersja online? Tak, bo wiadomo, skierowane to pismo jest do ludzi młodych, ale tak sobie też założyliśmy, że nie tylko do młodych metrykalnie, tylko właśnie do ludzi młodych duchem, którzy są takimi aktywnymi odbiorcami kultury, którzy szukają tych wydarzeń, którzy na nich bywają,
Albo też do takich, którzy chcieliby bywać, a tak naprawdę do końca nie wiedzą jak. Jeśli chodzi o młodzież, to pewno Państwo stwierdzą, czemu akurat papier. Czemu papier? Dlatego, że właśnie w trakcie konsultacji, na których też miałam przyjemność być, przeprowadziliśmy taki bardzo krótki eksperyment. Mianowicie poprosiliśmy tych młodych ludzi o wyciągnięcie telefonów komórkowych i sprawdzenie oferty kulturalnej w naszym mieście w danym dniu. Ja mogę to powiedzieć tak. 30 sekund. Natomiast im to zajęło około 3 minut, dlatego że internet jest absolutnie cudowną rzeczą i ta gazeta też znajduje się na Facebooku i ma na planach stworzenie aplikacji. Natomiast trzeba wiedzieć też, gdzie szukać. Więc żeby znaleźć kompletne informacje na temat wydarzeń, trzeba sięgnąć nie tylko do informatora miejskiego, ale najlepiej jeszcze na wszystkie strony wszystkich domów kultury. A chcieliśmy to zgromadzić w jednym miejscu. Jaka ma być ta fiszka? Jakie są założenia ideowe? Fiszka ma być bardzo nowoczesna. Fiszka ma być przejrzysta, ma mieć minimum słów, maksimum treści. Ma być widoczna, no w tym miesiącu akurat jest kobieca, bo mamy prawda, 8 marca Dzień Kobiet i bardzo piszemy też, skupiamy się w dużej mierze na kobiecach, ale ona też jest, to jest taki podtytuł kreatywny. Dlatego, że ona jest w wiecznej kreacji. My jesteśmy nastawieni na nieustanną zmianę tej gazety i przede wszystkim jesteśmy nastawieni na kreatywność innych. Bardzo, my jesteśmy grupą pasjonatów. My się przyznajemy do tego, że nie jesteśmy zawodowcami, że być może jakby nasze doświadczenie nie jest takie jak Państwa, natomiast przede wszystkim to jest pismo zrodzone z pasji, które kontynuuje tradycję takich pism jak Plama, która zniknęła z naszego rynku, jak Zalew Kultury. I tak naprawdę większość osób, które zadeklarowały współpracę, to są osoby, które były wcześniej związane z tymi gazetami, które chcą o tej kulturze pisać, chcą o niej mówić i chcą się dzielić swoimi pasjami. Chcą też się dzielić swoją twórczością, a ta gazeta ma im to ułatwiać. Może oddam głos Państwu, myśmy mieli długo tę rozmowę. Jak wygląda skład redakcyjny, może kto tworzy tę gazetę?